to była duża niespodzianka i frajda dla dzieci, dla tych maluszków z przedszkoli, z domu dziecka, z rodzinnego domu dziecka. No to jest naprawdę coś, co czasami wzrusza i łezka się wokół kręci. Byliśmy też u chłopaka Olivera, który walczy ze swoją chorobą, dzielnie to znosi wraz ze swoim tatą. Także to są chwile, gdzie człowiek widzi, ile można zrobić dobrego takim małym gestem i w tych oczach tych dzieci zaświecić tą iskierkę nadziei i radości tej takiej gwiazdki, która praktycznie nadchodzi z dniem Świętego Mikołaja. No takie dni są naprawdę niesamowite, to jest fajne przeżycie, fajnie, że wspólnie robimy taką rzecz i odwiedzając najmłodszych, no, my czerpiemy z tego radość, dzieciaki mają z tego ogromną radość, także uważam, że takie dni powinny być jak najczęściej, bo te emocje są tutaj na super, super poziomie takim, można powiedzieć, wzruszenia i fajnie, że wszyscy robimy sobie przyjemność. Witaj nam, a witaj, drogi Mikołaju, wszystkie przedszkolaki na ciebie czekają. Widząc radość tych dzieci na twarzach, kiedy rozdajemy im prezenty, to ja serduszko rośnie i też w nowej funkcji się teraz znajduję, bo wcześniej na bramce, teraz w roli Mikołaja, ale zastanawiam się poważnie, żeby się przebranżowić. Odbierają prezenty bardzo ochoczo, uśmiechnięte buźki i to sprawia nam też ogromną radość, widząc tą radość i naprawdę mam nadzieję, że za rok będę też uczestniczył w tej samej akcji.